Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC, a w zasadzie powinienem powiedzieć w kolejnych odcinkach, ponieważ dzisiejszy materiał jest mega dziwny. Słuchajcie, e, słusznie ktoś zauważył pod chyba ostatnim odcinkiem, że coś parę meczów się zgubiło. E, ja widziałem ten komentarz, ale stwierdziłem, że nie no, wszystko raczej powinno być ok. E, do dzisiejszego dnia, kiedy to mieliśmy opublikować kolejny materiał, e, no, no i okazało się, że coś rzeczywiście się zgubiło. E, żeby szybko wytłumaczyć o co chodzi Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że ja film na ten kanał Nagrywam jednego dnia, o czym doskonale wiecie I tego samego dnia po prostu nagrywam filmy, opisuję miniaturki I wszystko ląduje na współdzielonym dysku z Rafałem, z którym razem współpracujemy Okazało się tylko, że synchronizacja na tym dysku się popsuła z niewiadomych względów I trzy odcinki wgrały się parę dni później Przez co zepsuły nam wszystkie opisy miniaturki i koniec końców sytuacja wygląda tak, że byłaby trzyodcinkowa dziura. Zatem, żeby wszystko wyprostować, wszystko wyrównać, dziś zobaczycie jeden odcinek, który składa się z trzech odcinków, które wydarzyły się przed wczorajszym odcinkiem. Jeżeli do końca nie rozumiecie, to może was to pocieszy, że ja do końca. Też nie. Ale to wyprostuje nam fabułę. Przepraszam za to, co się stało, ale to jest dosłownie złośliwość rzeczy martwych. Coś się stało z synchronizacją. Z tego dysku korzystamy już od roku i ten dysk służy nam do, do wszystkich filmów, które robimy i tak dalej, więc rzadko zdarzają się jakieś śpadki, ale jak widać tym razem się zdarzyła, więc przepraszam Was za to zamieszanie. Ale chciałbym, żebyście te odcinki sobie zobaczyli, bo tam się działo naprawdę dużo i uważam, że warto, żebyśmy tego nie stracili. Jutro odcinek już będzie nawiązywał do wczoraj do ostatniego odcinka, no a potem już będzie wszystko okej, okay, no. Słuchajcie, dzięki, że oglądacie, dzięki, że jesteście i zapraszam do oglądania tego yy, no, filmu, który jest tak długi, jak ostatni odcinek Pateca albo Buddy. Chciałbym powiedzieć, że jest równie dobry, co tamte odcinki, no ale... No ale... Ale, no, mam nadzieję, że chociaż wam się spodoba. No. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kozefce. W kolejnym odcinku przygód naszego ulubionego Kozinio, który jest zawodnikiem Realu Madryt, będącego na pierwszym miejscu w tabeli La Liga. Realu Madryt, który e, też, no, poradził sobie, ok, w lidze mistrzów i, i wyprostował sytuację, wychodząc z drugiego miejsca, ale wiemy, że wszystko zaczynało się naprawdę średnio, e, jeśli chodzi o e, królewskich. Natomiast, no, trzeba przyznać, że Kozinio dołożył. Tutaj. Dołożył tutaj naprawdę mocno, no bo kiedy spojrzymy na jego statystyki, to oczywiście poza tym, że są zbagowane, to teraz wracając już do niezbagowanych, no to spójrzmy sobie na to, jak to wygląda. Kozinio nie dość, że jest piłkarzem, który gra jako jeden z najczęściej, jest jako jeden z najczęściej używanych przez Karola Ancelotti'ego, no to słuchajcie, zagrał w 14 miejsc w meczach La Liga, dał 10 goli. Zagrał w 5 meczach Premier League, dał 6 bramek, więc tu mówimy naprawdę o fenomenalnych występach, które przyćmi. Nie wają nawet. Fantastyczne statystyki Viniciusa, no bo e, słuchajcie, Brazylijczyk zdobył już 6 goli, zaliczył 5 asyst w 19 spotkaniach. To są naprawdę bardzo dobre liczby, e, więc to są absolutni liderzy tego projektu. Bardzo przyzwoicie radzi sobie także Genduzi. Bardzo często występujemy także z Czułamenim, którego ja osobiście mogę bardzo pochwalić, bo to jest piłkarz, który mega jest e, pomocny w tym środku pola. Wy natomiast nie chwalicie, a ganicie. Fryzurę Kozinio. E, wydaje mi się, że może mu, e, możemy już. Zmienić mu włosy yy, i yy, spojrzeć troszeczkę yy, na, jakieś inne, yy, na jakieś inne fryzury. Zobaczymy. No na razie, chyba krótkie włosy, albo niech mu odrosną. Yy, no tak, te, te, taka łysinka raczej nie. Wydaje się, że możemy poszukać czegoś. No, niestety, no, e, przez to, że on ma kręcone włosy, prawda? No, wchodzące w afro, e, to tutaj mało jest. E, czasami ciężko jest znaleźć jakieś fajne e, fryzury, no bo t, t, no to wygląda absurdalnie, prawda? E, więc musimy poszukać czegoś tutaj ciekawego. No, to zobaczmy sobie jeszcze z akcesoriami. Może będą jakieś krótkie z akcesoriami. Chociaż z akcesoriami widzę, że mamy tylko takie e, długaśne. No, to, no, bo to wygląda absurdalnie. No, bo zatem on by musiał prostować włosy za każdym razem. No, to nie wyobrażam sobie tego, e, w sensie, no, dużo roboty by, to go, by go to kosztowało. patrzeć czy są jakieś, może dready, coś w tym stylu, ale nie, tutaj wszystko jest pod proste włosy. E, no, długie nas nie interesują. E... To jest w ogóle absurdalna fryzura. Eee, w sensie, do, do, no, no nie no, jest, 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 jest skrajnie absurdalna. To jest taki taki Ronaldo Nazario, ale, e, ale bez obcięcia czegokolwiek innego. Dobra, e, schodzimy do krótkich. E, nie ma co tutaj się oszukiwać. E, mógłby zachpleść sobie warkoczyki Kozinio ale do tego muszą mu włosy trochę odrosnąć, więc szukamy czegoś ciekawego. E, I wydaje mi się, że. No to jest w ogóle moja ulubiona fryzura w całej grze, ale to była fryzura Michaela Owu, więc od niej uciekamy, dlatego Kozinio po prostu no, pójdzie w taki, w taki luk, w takie e, proste afro, aczkolwiek wydaje mi się, że mógłby tutaj pomyśleć jakimś, o jakimś kolorze, e, czyli czymś, co lubi. I szukam czegoś pod ten fiolet e, na paskach, e, który jest. E, I musimy tu posprawdzać, bo e, te włosy, częst, znaczy te kolory często nie, nie, nie oddają e, w lewym dolnym rogu tego, jak to potem wygląda na czuprynie. No tu wpadamy w takiego tyłu Hernandeza. O o o, jesteśmy blisko. No wydaje mi się, że to jest najbliższe. O, no to jest najbliższe, to jest najbliższe, więc Kozinio, e, słuchajcie, przemalowuje włosy. E, no i e, e, nowa, nowa, nowa trochę stara fryzura, no bo w takiej odsłonie już Brazylijczyka widzieliśmy. E, no i zobaczymy, jak on w tych e, włosach zaprezentuje się. Co? W meczu z Deportivo Alavés? No wydaje mi się, że jest to całkiem. No, chociaż kurczę, z Deportivo Alavés, to tak średnio mi się chce grać. E, zobaczmy, jak to wygląda w kalendarzu, dobra? E, jak się to tutaj prezentuje, jest Deportivo Alavés. Potem Espanyol, potem jeszcze jeden mecz. No, no takie te zespoły teraz dosyć mizerne czekają, kozinio więc zagrajmy sobie w tym starciu. Yy, A nuż się okaże, że tutaj uda nam się wpakować coś. Fajnie by było zagrać jedną połowę, nie będę ukrywał w tym meczu, bo. E... E... No, no bo jak patrzymy, to. E... To też trochę zmęczony jest nasz podopieczny, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przechodzimy do tego starcia. No i trzymajcie kciuki, słuchajcie. Trzymajcie kciuki, żeby udało nam się tutaj e, fajnie wejść w to spotkanie. Kozinio e, fryzura trochę pod kolor koszulek, więc e, fajnie się to wszystko może poukładać. E, zobaczymy, czy będzie szansa przyjrzeć się temu wszystkiemu, jeśli chodzi o radość po golu naszego zawodnika. Jedyny problem jest tradycyjnie z, ze strojami, bo nie wiem, czy białe by tutaj nawet nie były łatwiejsze do rozróżnienia różnienia, ale już o to yy, nie będę się kłócił. Na razie patrzymy, że ta akcja zapowiadała się całkiem nieźle. E, potem Vinicius to zagranie piętą nie najlepsze. Nie zdążył też asekurować dobrze tej sytuacji. Yy, meni i faulem ratował się Trent Alexander-Arnold, co muszę powiedzieć, że dziwne, że chyba nie obejrzał za to żółtej kartki. No a gdyby nie to przewinienie, to tam cała prawa strona byłaby odsłonięta dla piłkarza rywali, więc spokojnie uważam, że sędzia gdyby wyciągnął żółtą kartkę, yy, no to nie popełniłby Tutaj jakiejś kontrowersyjnej decyzji, prawda? E, teraz pierwsza próba uderzenia, no ale bardzo ciężka e, pozycja do strzału. To po prostu no, no, było arcytrudne, żeby e, takie uderzenie mogło się. Dobrze skończyć, natomiast tutaj pozycja była idealna do tego, żeby ją wykorzystać. No i muszę powiedzieć, że fakt tego, że nie udało się tej sytuacji e, przekuć na coś bardziej groźnego, no pokazuje tylko słabość alawecz Widziałem to prawe skrzydło, ale już nie zdążyłem zagrać, więc wpuszczamy Pawarda, bężamy Pawar, jest jeszcze Vinicius. Czemu nie podał do Kozinio? Tego nie rozumiem. Teraz Kozinio lewa noga! Nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to nie był strzał z pierwszej piłki lewą nogą. Kliknąłem uderzenie w momencie nabiegu, a on, no widzieliście co się wydarzyło, no to jest, no to są kwestie absurdalne czasami. No to miał być strzał z lewej nogi? On przyjął stanu i uderzył. To miał być strzał lewą nogą po długim słupku, a nie był. E, a w ogóle w bramce Ala wydawało mi się przez chwilę, że widzimy drągowskiego, ale chyba się mylę. Ustawiony nieźle Kozinio i ta piłka w jego kierunku, ale niestety wyskoczył ten jeden z obrońców. Teraz Kozinio e, z piłką. Oj, 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 żeby tu nie stracić. Dobrze, na no spokojnie. E, jest ładne wejście Kozinio i Vinicius po raz kolejny spróbował mu oddać. Nie wyszło to tym razem, jednak Genduzi może to wygrać. Kozinio! Kozinio! No i fatalnie zachowali się piłkarze z No nie oszukujmy się, no to. To... to był kryminał, po prostu. No, taka, takie zachowanie na przedpolu. No, Mateu Genduzi da z asystą i, i, i no, co ja mogę powiedzieć? No, to, to, to wyglądało naprawdę źle. To wyglądało naprawdę źle. Ta piłka, delikatnie wybita. Genduzi do Kozinio, przyjęcie e, i strzał. No, to była, to, to była sytuacja, którą po prostu trzeba było wykończyć. Fantastyczny wolej e, ładnie widowiskowo. Bramkarz bez szans. E, no, ale sami sobie tę bramkę strzelili, piłkarze Deportiva Lawers, trzeba przyznać, i, e, i sami sobie tutaj krzywdę zrobili, e, więc nie mamy zamiaru Tutaj jakoś nad nimi strasznie yy, się rozczulać. No bo też są to po prostu nasi rywale. E, więc wydaje się, że Kozinio rzeczywiście po 45 minutach spokojnie e, będzie mógł zaliczyć zjazdy do bazy. Gdybyśmy jeszcze mieli tutaj na przykład dwubramkowe prowadzenie, e, no to już w ogóle byłoby fajnie. Teraz Kozinio czeka na trenta. E, Aleksander Arnold wprowadził e, Asensio. Jeszcze mógłby to dać Genduz nie zrobił tego, ale jest podanie do Kozinio. No karmią go, karmią go, nie prosiłem o te zagrania. E, jak pewnie widzieliście, e, nie chciałem jakby tutaj tego. Borsować. Liczyłem, że sam zrobi to Vinicius. No i zrobił to. Cozinio bardzo szybko dostaje piłkę pod nogi, z łatwością wykańcza tę sytuację, zbita piąteczka, dwie asysty kolegów, e, no i dwa razy Cozinio. Tutaj świetne pozycjonowanie się. Jeszcze uciekłem, widzieliście e, w okolicy 11 czy może tam 13 metra, e, tylko i wyłącznie po to, żeby. Uciec obrońcom, którzy w ogóle nie asekurowali przestrzeni, i Cozinho z drugim trafieniem łatwo, szybko i przyjemnie. Zatem Real Madrid e, obejmuje prowadzenie, i wydaje się, że tutaj pójdziemy po. E, e, zejdziemy z boiska w przerwie. Jeszcze jest szansa dla Cozinho, świetnie zrobił to Vinicius. Znowu nie prosiłem o to podanie, Cozinho lekko po długim, i to jest hat -trick. to jest hat-trick Brazylijczyka. Słuchajcie. Potrzebował 39 minut na to, żeby zdobyć trzy gole, Kozinio. No piękny mecz, piękny mecz w jego wykonaniu yy, i jest się z czego cieszyć. Fantastyczne wklejenie się między obrońców, yy, którzy no nie mieli tutaj szans. Jak już dobrze to przyjął, to nie, jeszcze ten z czwórką tam próbował coś robić. To wyglądało w ogóle, jakby było opóźnienie na serwerze, nie. Piękna sprawa. Kozin jeszcze spojrzał, delikatne miało być to wykończenie, nawet nie było delikatne, e, bo ten strzał jakąś tam siłę miał, ale zobaczcie, Kozinio, e, 23, 32 i 38 minuta. E, piękny hat trick tego zawodnika. No szkoda, że wszystkiego nie zrobiliśmy na przykład w 10 minut, bo wtedy byłaby jeszcze presja, żeby coś tu pocisnąć. E, ale nie, Kozinio jeszcze tutaj e, działa. Ale tak jak mówię, zejdziemy sobie po 45 minutach, bo e, no w tym meczu zrobiliśmy już dużo, e, a fajnie by było złapać troszeczkę świeżości, teraz przydziera się! się między obrońcami, napastnik rywali, ale nie udało mu się to i na szczęście bardzo tutaj dobra asekuracja, jeszcze Cozinho dostanie tę piłkę nie prosiłem o nią, a to podanie fenomenalne Cozinho do prawej, Cozinho, ojojoj zdążył jeszcze obok bramkarza, ależ to jest mecz w wykonaniu Brazylijczyka, 4 gole Cozinho w jednej połowie no to jest to, to jest hitowe spotkanie. To jest naprawdę hitowe spotkanie. Ja się zastanawiam, czy nie chcielibyśmy tutaj jeszcze zostać, tylko i wyłącznie po to, żeby wbić więcej bramek. No bo naprawdę to jest szansa na. Yy, to jest szansa na wynik rekordowy. I chyba damy szansę kozminu na pobicie jakiegoś rekordu. No bo słuchajcie, to są cztery gole w jednym meczu. Ile zdobył ktoś maksymalnie goli w jednym spotkaniu La Liga? Sprawdźmy. Najwięcej goli z 3... Strzelonych, e, w, e, najwięcej goli z, e, strzelonych w jednym e, meczu La Liga. Zobaczmy, e, tu pewnie będzie jakiś Messi no, albo, albo może nie, no, bo tam byli jacyś Puszkasze i tak dalej. E, Pichichi nas nie interesuje. Najlepsi strzelcy wszechczasów, ale to są wszystko najlepsi strzelca. Mnie interesuje w jednym meczu La Liga. Najwięcej bramek w jednym meczu. I patrzymy, i wychodzi na to, że gra podpowiada, że to jest Elmu Zara, środkowy napastnik w sezonie 41-42 i to było a tu się coś czekajcie, bo to jest jakoś się dziwnie mi skaluje z transfer eee... no zaraz to może zobaczymy mam najlepszych strzelców wszechczasów eee, czekajcie, no ja to muszę znaleźć no. okej, okay. eee, i wychodzi na to że z takiego no z takich naszych czasów to Fernando Morientes dał 5, Ronaldo dał 5 i to przynajmniej dwukrotnie. Fernando Hierro dał 4, kiedyś. Wow. Suarez dał 4 ze Sportingiem, kichon też Negredo dał 4, ale rekord rekord to jest 7 trafień i tym poszczycić może się dwóch zawodników, ale w takich czasach no prehistorii pre futbolowej, bo jedno to jest Bata z Atletico Bilbao e, i to było 12-1 porażka Barcelony. I on dał 7 bramek wtedy i Laszlo Kubala strzelił 7 goli w jednym meczu e, ze Sportingiem Gichon. Zwykle ten Sporting Kichon to historycznie lubi przyjąć kilka od jednego zawodnika i on wtedy też strzelił 7. E, ten Zara, który mówiłem, strzelił 6 goli. E, no a taki najbliżej nam Orada oh, Melfalcao, 5 trafień. W meczu z, a, z Deportivo La Coruña, i to było 5 goli. E, takim samym wynikiem, takim samym rekordem może się pos, e, po, e, pochwalić Ferenc Puszkarz, więc strzelając 6 bramek, będziemy na pewno rekordzistą w tym wieku no i od, od kilkudziesięciu naprawdę lat, więc, więc pójdziemy po to jeszcze jedno, przynajmniej po te dwa trafienia, musimy strzelić jeszcze dwa gole i będziemy rekordzistami no tej ery nowożytnego futbolu, a przynajmniej pięć trafień, no to będzie wy 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 wyrównanie chociażby w wyniku Cristiano Ronaldo, więc no, to jest coś, na co warto popracować i na co warto poświęcić odrobinę tej staminy. Teraz świetne czytanie gry przez Tibo Kurtuę swoją drogą. Mamy, słuchajcie, cztery gole zdobyte. Jak widzicie, a ocena meczowa to jest 8-7. Więc to pokazuje, że jesteśmy całkiem też niedaleko od tego, żeby nie dostać żadnego upa za ten mecz, nie? To, 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 to naprawdę jest śmieszna sprawa. Teraz rozpędza się kozinio Czy dostanie piłkę od Genduziego? Może teraz jest okazja. kozinio odwraca się, uderza na ale takim strzałem nie ma szansy pokonać golkipera, chociaż e, dobre pozycjonowanie się teraz Kozinio żeby ta piła nie przeszła e, trochę, trochę się pospieszyłem z tą próbą odbioru teraz Kozinio odcina 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 no i blisko był Asensio żeby odzyskać tę piłkę to niestety nie wyszło no trzeba powiedzieć że e, ta Almeria nie, przepraszam, to Deportiva Alavész jest, jest, jest do bicia. Tu bardzo jest, jest gotowe przyjąć coś jeszcze, więc tylko to wykorzystać. prowadzamy trend Aleksandra Arnolda Cozinio. Tam była przestrzeń, żeby mu zagrać, ale teraz musi to skończyć. Vinicius lewą nogą mocno w boczną siatkę. 5 do 0 wygrywa Real Madrid, fantastycznie to zrobił. Też miejsce zrobione przez Cozinio. Zobaczcie, zabrałem tą czwóreczkę. Wkleja się Vinicius, i on jako ten drugi taki wspierający, nazwijmy to, napastnik. Naprawdę wygląda. Wygląda bardzo, ale to bardzo e, dobrze. Cozinio teraz e, nieśmiało podchodzi pod e, pomocników rywali, ale tutaj też musimy na spokojnie operować tą staminą, i to musimy mieć na uwadze. Na lewą obronę wszedł Rudiger. Ja tam parokrotnie mówiłem, że z lewej strony widoczny jest Pawara, to nie jest Mistrz Świata e, z 2018 roku. To jest jakiś inny piłkarz, to już jest chyba Rigen, e, więc e, trochę nie wiem, kto to. A teraz Cozinio do Viniciusa. Vinicius odza, daje do Cozinio, ale trochę za wcześnie, i teraz trzeba. Ma się ścigać. Kozinio e, szuka tej przestrzeni, e, wjedzie w pole karne do prawej nogi. Już, już tam szukał strzału, ale niestety nie udało mi się to. No chciałem, e, chciałem pazernie pójść. Teraz Kozinio e, pod bramkarza e, podchodzi, e, ale niestety nic z tego nie wyszło. Podanie do e, Asensio i tam faulowany był Kozinio, jednak sędzia nie reaguje. Kozinio prawa noga uderzenie i broni golkiper. A jaj no, szedł po tą piątą bramkę. Tutaj zawieszona, e, ta żółta kartka. No nie ma co się dziwić, bo to było wejście w Kozinio, naprawdę e, bezpardonowe. Zobaczmy, to, to, to mogło się skończyć kontuzją. E, na szczęście Brazylijczyk e, wytrzymał tę próbę sił. E, szukamy sobie tutaj przestrzeni. Zobaczymy, gdzie ta piłka pójdzie Kozinio. No ale te główki przegrywamy. Teraz e, dostaje piłę Brazylijczyk. Kozinio. Poprzeczka. Szuka tego trafienia, szuka tego gola, ale cały czas. zaledwie Zaledwie cztery bramki na jego koncie. Szkoda, no bo ja naprawdę chciałbym tutaj zbliżyć się do rekordu osobistego Cristiano Ronaldo, przynajmniej go wyrównać. To byłoby coś. Teraz kozinio szuka miejsca pomiędzy obrońcami, niestety tej piłki nie dostaje. czuła mnie źle zagrywa, no i jest okazja dla naszych rywali, żeby tu powalczyć odrobinę o bramkę. No ciężko powiedzieć, żeby była ona honorowa. Tym bardziej, że grają u siebie, więc no tutaj jeszcze na Santiago Bernabeu moglibyśmy to powiedzieć, ale tu nie. Liczyłem że znowu się obetnie obrońca, poszedłem tu na łatwiznę, trochę teraz Kozinio walczy, blisko, blisko, blisko było tego żeby przejąć tę futbolówkę, niestety się to nie udało, teraz fantastycznie Luka Modric, ale nie był w stanie tej piłki odzyskać, zatem z tymi czterema trafieniami, Kozinio kończy to spotkanie wielka szkoda, że ta poprzeczka nas powstrzymała liczyłem, że może tam uda się wsadzić piłkę do siatki nie udało się, natomiast w, rodze, w drodze po możemy sobie dopisać kolejny Możemy sobie dopisać tutaj kolejny plusik, więc 2 na 5 mamy, jeśli chodzi o rozwój w tym kierunku. Zatem zobaczcie, z takiego meczu z Deportivo Alavés, niby nijakiego, robi nam się tutaj spotkanie bardzo przydatne. kozinio. jak widzimy, Karol Ancelotti mimo wszystko nie docenia wkładu Brazylijczyka w to starcie, i widzieliśmy, że został on tutaj skrytykowany. Minus 5 do oceny menadżera w meczu z. Realem, boże, z Espaniolem nie, nie dokładamy braf, bramki. Też ja sam chciałem, żeby kozinio wszedł z ławki, bo było to zmęczenie i a liczyłem, że może coś tam da, dzięki czemu byśmy byli tutaj już na. E, fajnej pozycji do, e, do wejścia do podstawowego składu, e, więc słuchajcie, jeśli chodzi o to spotkanie, które jest teraz przed nami z Dynamem Zagrzeb, jeżeli nas nie weźmie do kadry Ancelotti, to ja bym się nie zdziwił, e, bo to jest taki mecz na odpoczynek. Ale wchodzimy sobie, słuchajcie, 60 minuta. E, idealny mecz, żeby wejść, żeby coś dać, żeby coś zrobić, e, a też żeby się nie zamęczyć, tutaj, prawda? E, więc e, pojawimy się na boisku, na środkowego napastnika. Kozini e, od razu prosi o piłkę od Toniego krosa! i to jest. To jest mejście w mecz! I to jest mejście w mecz, Kozinio. Od razu pierwsza sytuacja. To może być rekord e, Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o e, czas potrzebny e, na boisku do strzelenia gola, bo to jest dosłownie kilka sekund. I to Kozinio dzisiaj atakuje nam rekordy, no bo zobaczcie, pyk, pyk, i to jest wszystko, co Kozinio potrzebował. E, a nie wiem, ile to trwało, no bo wszedł od razu przy tym aucie, ustawił się w polu karnym i rywale nie byli na to gotowi. Trudne uderzenie dla golki bo mokra no, e, murawa, e, ta piłka kozłowała, z każdym kolejnym odbiciem przyspieszała, e, więc to nie jest łatwa sytuacja. No i piękna sprawa, Kozinio e, nie musiał zbyt długo czekać na swoje kolejne trafienie w Lidze Mistrzów. E, no i ten e, bilans, bramek e, do występów robi się, Naprawdę imponujący. E, tutaj to trzeba będzie zobaczyć, e, jak się to prezentuje, bo to jest, no nie wiem, tam szósty występ czy, czy któryś. E, I tych goli jest dużo więcej niż meczów. E, teraz, bardzo dobrze Rudiger. E, fajnie poszanowaliśmy piłkę przy polukarnym. E, to jest coś bardzo pozytywnego, że, że, że bez głupiej straty. I teraz Kozinio. Ja widzę tam atak na długi słupek. Ale to miało być w ogóle z fałsza. No niestety nie wyszło. No i zobaczymy, co zrobi z tą piłką Ljubicic. Zagrywa do środka. Mateo i nie podbiega pod Baturinę, który jest okrzykniętym jednym z tych nowych, młodych luk modriczów i nawiązał do swojego chorwackiego, myślę, że idola tym zagraniem zewnętrzną częścią stopy. Teraz Kozinio do Asensio. Asensio może zagrać jeszcze raz. My czekamy na wyjście Hiszpana. Kozinio do Asensio. No, też tutaj chciał fałszykiem pograć. Nie udało się, ale potem zabezpieczył piłkę wychodzącą na aut, więc przynajmniej e, nie było tutaj e, straty posiadania. Cozinio do Asensio. Asensio. Nie będzie spalonego, nie będzie. Oni źle to zrobili, ale Asensio nie chciał dośrodkować. Teraz Tony Cross do Cozinio. Ale tutaj chciał jeszcze piętą wpakować piłkę do siatki. Niepotrzebnie. Trochę za dużo finezji w tym wszystkim było. Trochę za dużo zabawy. A mogliśmy postawić na konkret i zdobyć kolejną bramkę w lidze mistrzów. Czyli naprawdę tutaj iść po te historyczne wyniki chociażby Rollinga Halanda, ale i tak dzisiejszy, e, w, e, dzisiejszy odcinek będzie miał tytuł Kozinio atakuje rekordy, no bo e, zagroziliśmy Cristiano Ronaldo, zagroziliśmy e, najszybciej zdobytej bramki w, w historii Ligi Mistrzów, więc e, naprawdę tutaj Wygląda to dobrze. Poprosiłem o zagranie od Tibo Courtois, ale on, no źle to zrobił, za lekko. Ale mimo wszystko ta piłka gdzieś tam wpada pod nogi naszych y, kolegów. Ja potem sobie z tym, a w zasadzie Cozinio sobie potem z tym nie poradził, ale odzyskuje szybko Asensio. Y, jest granie, wypuścimy Asensio. To jest dobra piłka, bo napędza hiszpańskiego pomocnika. Prosimy o dośrodkowanie od Asensio, y, ale zrobił to troszeczkę za lekko. Nie było możliwości tutaj wygrania tego. Podanie do. Viniciusa. I muszę powiedzieć, że... No to byłaby piękna asysta, Teraz Kozinio, wygrana pozycja wreszcie. Nie uderzył tego głową, nie wiem czemu. Dlatego wyszło nam czerwone tutaj e, tajmowanie, bo ja e, no kliknąłem dwa razy, bo, 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 bo potem nie uderzył głową, no to, no to uderzył e, nogą, więc to powinien być gol. E, nie ma, ale Asensio zdobywa gola, cieszę się z tego powodu bardzo. E, no i tu Kozinio, nie wiem czemu to nie była główka, Słuchajcie, nie mam pojęcia, e, czemu te strzały nie wchodzą, ale bardzo dobre dołożenie tutaj stopy Asensio. Trzeci gol. E, no i Kozinio. Nie okazuje się być tutaj tym rzeczywiście game changerem, o tyle, że uspokaja już w ogóle rezultat 3 do zerka, e, jedziemy sobie z nimi łatwo, i nie ma mowy o tym, żeby Dynamo mogło myśleć tu o, wyrówna o wyrównaniu, tak jak było jeszcze przed wejściem Kozinio, prawda? E, na Murawę. Ciekawy jestem poziomu trudności, no bo bardzo łatwiutko się gra w tych ostatnich spotkaniach. Ja oczywiście z tego skorzystam, ale skontrolujemy sobie, czy tam się to nie poprzestawiało, czy cały czas to wszystko dzieje się e, na poziomie ultimate, ale z drugiej strony jeszcze jakiś czas temu graliśmy e, i szło to wszystko. bardzo bardzo pornia, Teraz Kozinio, Aj, o ten jeden dribbling za daleko. Tutaj poszukał jeszcze drugiego zwodu ale niestety to się nie udało no i patrzymy, co tutaj wykombinują rywale czy będą w stanie jeszcze coś zrobić ładne ustawienie się pomiędzy liniami, to była naprawdę zmyślna sztuczka przez pomocnika, po prostu wynikająca z dobrego czytania gry, ale nie byli w stanie tego wykorzystać, no i szukamy tutaj jeszcze jakiejś sytuacji, może wklejenia się jeszcze jakiegoś pomiędzy obrońców, może nam się to uda, dryfuje tutaj, ale nie mogę znaleźć tej przestrzeni i teraz ona się otworzyła, ale już piłka była po drugiej stronie nie było opcji, żeby coś z tego wyszło. Nie ma też bocznego obrońcy. Dobra, trend, widzę cię. No, ale to nie jest granie Kozinio, e, to nie jest przegląd pola, jego chociażby, prawda? E, żeby tutaj móc postawić na e, tego typu rozrzucenie piłki. Michael myślę, że zagrałby tutaj doskonale za linię obrońców, a Kozinio a tego nie ma. Na pewno pomysł ale nie wyszła. Teraz Kadlec, ten, który tak fajnie wszedł pomiędzy naszych pomocników i obrońców, e, rozgrywa tę piłkę w polu karnym. Na szczęście nic im z tego nie wyszło. E, Vinicius wygrywa. <kluzny> Ja zgrywam do jego i staram się tu znaleźć przestrzeń, w którą będzie mógł nam zagrać Francuz, ale on decyduje się na spokojniejsze rozwiązanie tej sytuacji. Vinicius, pokazałem Ci się do gry, poprosiłem o zagranie, nie wykorzystałeś tego, no i strata. Kadlet znowu, on wypada na pewno najlepiej e, w drużynie gości w tym meczu, e, stara się i jest w stanie zrobić jakąś tam różnicę. E, teraz Kozinio dostaje piłkę, Kozinio. Cozinio świetnie to zrobił. Kozinio szuka jeszcze podania do Viniciusa. Podzielił się piłką, podzielił się trafieniem. I powiem szczerze, poszedłem tutaj pazernie pod ocenę, bo chciałem bardzo mocno, żeby z tego była bramka. Bo mamy teraz 8,5, jak widzicie. I jeżeli uda nam się to dowieść, to będziemy mieli kolejny upgrade. Tutaj pogubiono obrońca strasznie. Kozinio zagrywa. To nie było najlepsze podanie. Ta piłka za plecy Viniciusa, ale na szczęście wykorzystuje kolega z reprezentacji. chociaż tak naprawdę Prawda, bardziej no kolega po prostu z kraju, bo w reprezentacji, na reprezentacji widujemy się e, akurat rzadko. No ale dobra, to słuchajcie, nie jest aż tak istotne jak fakt, że Kozinio ma szansę tutaj e, na tę wysoką ocenę. Zobaczymy, no jest 8,5 utrzymane, dotrzymane. Zatem ja dopisuję sobie e, kolejny tutaj upgrade, więc e, jeszcze tylko dwa takie fantastyczne mecze e, i jesteśmy bliscy e, no całego archetypu strzeleckiego. No ale to wejście Kozinio e, to było naprawdę. Coś. I, I muszę powiedzieć, że możemy być z niego zadowoleni, bo to był naprawdę świetny występ. Zresztą dostają statuetkę za zawodnika tego spotkania. No i słuchajcie, to był naprawdę dobry odcinek. Meczowo nie wyszło do końca tak jak chciałem, i nie graliśmy z wielkimi zespołami, ale graliśmy wielkie mecze. I to jest piękna sprawa. W dodatku Kozinio zostaje zawodnikiem miesiąca, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku za dziś. Wielkie dzięki. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. W kolejnym odcinku przygód naszego ukochanego Cozinio który odnosi sukcesy na boisku, ale także poza nim, ponieważ widzimy, że tutaj jego inwestycje e, przynoszą profity albo nie przynoszą strat, e, co uważam, że jest naprawdę dużym sukcesem. Szczególnie ta branża muzyczna e, to jest coś, e, w co Cozzino inwestuje i wygląda to e, naprawdę świetnie, a to co istotne e, zgromadzone pieniądze wreszcie będzie mógł on wydać, czy nie będzie mógł? Patrzymy, jedziemy do końca, bo już jesteśmy naprawdę na tych etapach, kiedy e, wydajemy największe pieniądze, a Cozino Kozinio myśli o tym, aby się przeprowadzić. E, ja chciałbym to zobaczyć, czy już może się przeprowadzić. A nie, on już się przeprowadził, czyli teraz, tak naprawdę, Kozinio, może myśleć tylko o jachcie. E, to pokazuje, jakie ma pieniądze, ale żeby, jakby pieniądz robi pieniądz, i, e, i tutaj e, z tą zasadą Kozinio inwestuje 3,5 miliona w, kontekst, e, w, w kompleks biurowy w Madrycie, e, więc e, no, duże pieniądze. Więc duże pieniądze wydane. W dodatku jeszcze zainwestuje w technologie nowe, które będą. albo nie. To, to, to nie jest dla niego branża. Cozinio tutaj inwestuje w swoje rzeczy. Więc sprzęt sportowy, no bo to jest jego tutaj działka. I bawimy się ciągle w to samo. Takie, takie rzeczy wybiera Kozinio. W dodatku dostają nagrody nagrodę na zawodnika miesiąca. Więc sukcesy poza boiskiem, ale i na boisku. No i oczywiście podziękuję fanom. Poleć agentowi, powiadomić prasę, że dziękujesz fanom za wiadomości, i gratulacje, idziemy w punkty indywidualisty. Zatem naprawdę trzeba przyznać, że Kozinio wygląda tutaj bardzo dobrze. Ja jestem z niego mega zadowolony. Natomiast wiecie co, trzeba troszeczkę go pozmieniać, bo już tutaj wpadamy w moment, kiedy robi się trochę chłodniej. Ale nie będziemy szli w termo. Znaczy, termo krótkie to Kozinio ma, ale ma je pod bluzą z długim rękawem, znaczy no, koszulką z długim rękawem, bo uważam, że to będzie naprawdę fajna sprawa. Eee, więc weźmy sobie cyk, cyk, cyk I weźmy sobie długi rękaw Więc tutaj taki trochę styl Cristiano Ronaldo Jeszcze zastanawiam się, jakby to wyglądało Jakbyśmy wybrali na przykład obcisły eee, Ale ja wolę, nie, ja wolę tutaj to eee, I wyciągnijmy koszulkę Jestem ciekawy Śmiesznie, taki Gerard Pique trochę, nie? Nie, No i będziemy grali w długim rękawie Teraz, eee, no i oczywiście jak zima To Cosinho z Marźluch zakłada eee, rękawiczki Więc pyk no, ale weźmy tutaj ciemne, bo, bo białe wyglądają wyjątkowo dziwnie. E, więc mamy to. E, I wiecie co jeszcze? Zmieńmy sobie buty, bo e, możemy sobie tutaj jakiś inny pak wybrać. Oczywiście Adidas X zostają. E, zastanawiam się, czy możemy pójść w sznurowane X w ogóle, czy takie istnieją w grze? To mnie interesuje. Ale chyba nie istnieją takie w grze. Nie, nie wydaje mi się. No więc zostaniemy sobie w tych. Bo one są całkiem ładne. Chyba, że pójdziemy w takie starsze. No, weźmy sobie ten starszy model, e, bo one też są spokojne, i wy... przez to, że są starsze, wyglądają świeżo. Dobra, tak więc słuchajcie, jesteśmy gotowi do tego, e, żeby przejść dalej. E, ja chciałbym zobaczyć tylko, gdzie ten Cosigno nasz ma statuetkę Bohatera Miesiąca, w sensie zawodnika miesiąca. No, bo to wygląda naprawdę fajnie. Co prawda, e, ubiera ją już ubrany tak, jakby był, jak jeszcze nie był ubrany, ale e, pominijmy ten szczegół. No, i przed nami starcie z Real. Ogólnie, jeśli chodzi o najbliższe starcia, to tutaj mam wrażenie, że wieje nam trochę nudą, bo jest Real Valencia i dopiero mamy El Clasico 11 stycznia, i potem gramy z Atletico. Ale to jest dobry moment, chyba, żeby troszeczkę ten sezon nam przyspieszyć. E, więc nawet na e, ceramika nie pojedziemy osobiście. Tutaj puścimy sobie symulację, zobaczymy jak to wyjdzie. 1 do 0 wygrywamy po bramce Viniciusa Juniora. Cozinio zaliczył niezły mecz, prawie 7 oceny, więc e, spoko. E, aczkolwiek Carlo Ancelotti tradycyjnie nie jest zadowolony z występu Brazylijczyka. Zatem, yy, no fajnie by było to poprawić. Widzimy, że złotą piłkę dostaje Erling Haaland. No i to jest ktoś, kogo, yy, kogo Kozinio chciałby pobić i, yy, i przegonić. No i mecze w Realu Madryt yy, mogą w tym pomóc. Słuchajcie, i to jest. To jest właśnie to, co może tutaj mieć wpływ. Ta Walencja jest na miejscu 14, więc pozwolicie, że tutaj ten mecz sobie także pominiemy. Kozinio pojawi się na meczu wygrywamy 3 do 1, ale nie strzela bramek Kozinio, więc tutaj już prasa może pisać o tym, że lekko zblokował się Brazylijczyk i, i że czemu to tak. Ale spokojnie, zrobimy sobie trening. Kadis sobie zobaczy. Chociaż Kadis to może sobie zagramy nawet, bo to będzie mecz pucharowy chyba. Bo zmieniła nam się prawa? Nie, to jest normalnie mecz ligowy. A, tylko teraz jest przerwa. Repre... Po prostu chyba przerwa w lidze jest teraz. I dlatego e, jest chwilę wolniej. Więc słuchajcie, to już jest nowy rok. E, zatrzymajmy, bo ja zapomniałem w ogóle o aktywnościach tych e, świątecznych. Więc tak, e, przybywa nowy zawodnik. E, więc zrobimy sobie tutaj imprezkę z nim. E, choć ostatnio imprezka nie pomogła za bardzo naszej drużynie. E, jeśli chodzi o... o, o... O wyniki. Eee, zwycięstwo w derbach, to tutaj, wiecie, co, po, e, będziemy skromni, bo akurat niewiele zrobiliśmy, więc były symulacje, e, ale ja chciałbym zobaczyć, bo kurczę, zapomniałem zupełnie o tych aktywacjach świątecznych. E, szkoda, że nie mamy w ogóle nic na nowy rok, to jest ciekawe, więc tak, linia odzieży, no nie zawsze e, będzie przynosiła profity, za to jeśli chodzi o markę perfum, e, to dzięki Koziniu ludzie pachną lepiej i cieszą się z tego, zostawiając mu za to pieniądze, więc zarobeczek tutaj wpada e, robi pieniądz, pieniądz pracuje, no, a my, my oczywiście yy, wchodzimy w grę komputerową, branżę muzyczną oraz Kozinio inwestuje w drużynę e-sportową, yy, czyli cały czas tutaj to yy, środowisko... Yy, Wirtualne jest mu bliskie. Robimy treningi, żeby tutaj lepiej to wyglądało w Realu Madryt, bo niezadowolony z postawy jest Scarleto. No ale teraz mecz z Kadizem i słuchajcie, ja chciałbym na Barcelonkę wyjść w podstawowym składzie, ale patrząc na to, że tu mamy trening, to powinniśmy wyjść, więc o to mi chodzi pyk i. Jest ok, e, fajnie to wygląda, zatem gramy z Kadizem. Liczę na to, że tutaj Kozinio e, zagra na tyle dobrze, że tu będzie zadowolony Carlos tego i nie będzie trzeba ratować. Wygrywamy 2 do 1, ale Kozinio nie zaliczył dobrego występu, jeżeli chodzi o bramki, a to dla nas się liczy i też e, dla Carletto. No i zobaczymy, słuchajcie, czy wejdziemy w podstawowym składzie e, na mecz z Dumą Katalonii, czy nie. To zależy od tego, czy będą treningi. Są treningi, zatem Kozinio. Wyjdzie na Camp Nou od pierwszej minuty. No i to jest duży mecz, to jest duże spotkanie. Spotkanie też istotne oczywiście w kontekście tabeli, bo teraz mamy troszkę powtórkę z naszej historii, gdzie Barcelona miała przewagę nad Realem Madryt e, i potrzebowała wyniku. E, no i jeżeli my wygramy z Barceloną, no to trzeba przyznać, że patrząc na tą naprawdę przyzwoitą dyspozycję w ostatnim czasie, e, to naprawdę raczej możemy myśleć już o e, mistrzostwie. E, Cozinio zatem czeka na to spotkanie, ostrzy sobie zęby. Ja chciałbym zobaczyć jedną rzecz, tylko bardzo ważną: konfiguracja, e, ustawienia gry. No, i jest poziom ultimate, słuchajcie, cały czas jest poziom ultimate. Możemy sobie włączyć te tryby, ale to i tak się resetuje. Więc ja to włączam co jakiś czas, a potem i tak to e, nam odpada. No i dobra, słuchajcie, camp now. E, wielki stadion, zakładam, że. 100 tysięcy ludzi spokojnie zgromadzonych na trybunach. Czeka, aby obejrzeć te zawody i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Frankie de Jong rozgrzewa się. Też my przywitaliśmy nowego zawodnika i to jest Bastoni mam wrażenie, więc bardzo mnie to akurat cieszy, bo to jest fantastyczny lewonożny środkowy obrońca, czyli będzie pewnie grał na prawym, prawej stronie obrony. Pada deszcz w Barcelonie. Mam nadzieję, że to już niebo płacze nad porażką gospodarzy i zobaczymy, czy mam rację. Kochany przez kibiców Mark Andreter Stegen, który bardzo prawdopodobny, że jest kapitanem e, swojej drużyny no i zobaczymy jak to będzie wyglądało Charles de Ketelaar, pamiętamy, że on gra w Dumie Katalonii że Robert Lewandowski nie wiem czy tu w ogóle występuje, jak to wygląda. Mają solidnych zawodników, między innymi jest tutaj Menderz, a z dziewiętnastką Pellegrini, który ma opaskę kapitańską, to naprawdę ciekawy wybór. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przechwytujemy tę piłkę. Toni Cross do boku, Meni do Cozinio, ten do Viniciusa i ten bezsensownie do Cozinio, bo tutaj naprawdę już nie było co zrobić, ale ach, myślałem, że ten pres będzie trochę lepszy. No nic, czekamy w takim razie na rozwój wypadków jest zagranie do Cozinio, ale fatalne tutaj e, to odegranie Asensio. E, naprawdę to wyglądało źle. E, świetnie przechwytujemy tę piłkę. E, Cozinio pokazuje się, ale nie dostaje piłki. E, teraz spróbujemy uruchomić na pamięć lewego obrońcę, no ale tutaj pamięć mnie zawiodła inaczo. E, no był za daleko. To było po prostu złe. E, szybciej znajduje się w tych okazjach trend Aleksandra Arnold, ale jest jakieś 500 lat młodszy niż e, naczo, więc e, też jest szybszy tak naturalnie. W wyniku wieku, więc e, w ten sposób to wygląda. Milan Skriniar, e, no dużo nowych twarzy w tej Barcelonie. Widzimy, że mimo wszystko Rafinha pozostał, jest w, w centrum uwagi. González do Deketelara, rozrzucona piłka do Rafini, ale Brazylijczyk na spalonym. E, nie mogę przyłączyć się, więc nie wiem, gdzie jest ten nasz Kozinio, e, ale piłka na szczęście nie wędruje do niego. Wygrany ten pojedynek Genduzi e, szukał Kozinio, ale e, ostatecznie piłkę przyjął Vinicius. Na spokojnie, wycofajmy to do Nacho, Teraz Kozinio, Cozinio. Chciałem się odkleić od obrońcy, nie wyszło, ale jest jeszcze Vinicius, jest uderzenie zablokowane i teraz piłka trafia w plecy Cozinio, więc nic z tego nie wyjdzie. Starałem się uciec od ewentualnego strzału po krótkim, ale wybrał długi Asensio, eee, słupek, i no i, i, i wyszło jak wyszło. Eee, czy wygramy tą główkę? Tak jest. Nieźle to zrobił trend Alexander Arnold. Które widzimy, że z tej prawej obrony schodzi. Zresztą, teraz przez chwilę graliśmy jakby na trójkę obrońców. Taka hybryda nam się tutaj tworzy, ale mimo wszystko na ten układ defensywny Barcelona wydawało się, że znalazła sposób, ale Deketelar nie był w stanie tej sytuacji zakończyć. Kozinio prosi o piłkę. Od e, Viniciusa. Musiał ją jednak przytrzymać. Bo nie był w stanie e, zabrać się tak po swojemu za plecy obrońców. Teraz Cozinio musi to zgrać dobrze i robi to. Otwierając przestrzeń Are Aleksandrowi Arnoldowi. Cozinio e, do Asensio. Poszuka podania Asensio. Nie uderza. Tony Cross za to dostaje piłkę. Fantastyczna akcja Realu Madryt. I prowadzimy 0 do 1. Czy też 1 do 0. Jak to woli. Trent, Aleksander Arnold. Cozinio, Tony Cross. Wszyscy cię cieszą się pozdrawiając sektor kibiców, gości, które znajduje się w innym a nie, tutaj był, tutaj był jeszcze więc jakby dwa sektory gości się wydaje, że są, nieważne, ważne jest to, że cieszymy się wraz z kibicami Realu z objętego prowadzenia w 35 minucie, ale Cozzino bardzo chciałby zdobyć bramkę w El Clasico, bardzo chciałby tę posuchę ostatnich spotkań przerwać właśnie w tym no, najważniejszym meczu Europy, zobaczymy czy mu się to uda, jest teraz Frankie de Jong, szuka Tutaj luki w szeregach naszych zawodników, ale bardzo dobrze poustawiany. Zarówno Czułameni, jak i, to, i Tony Cross, który ma tutaj z 95 lat. No, zwróćmy też na to uwagę, że Niemiec naprawdę jest tutaj, no, już bardzo wiekowym zawodnikiem. Teraz chciałem znaleźć przestrzeń z Viniciusem, nie udało się to. No już mu kiel do Rafini, Rafinia do De Jonga. De Jong, świetne zagranie do De Ketelare, ale jeszcze mimo pokonania obrońców i pomocy, trzeba stawić czoło. E... Tibo Courtois rzut rożny. normalnie byłaby to okazja do kontry, ale nawet jeżeli ta piłka do nas wyskoczy, co się nawet wydarzyło, no to i tak nic z tego nie wyjdzie, bo sędzia przerwie tą pierwszą połowę, zakończy ją po prostu i Toni Kros, jak na razie bohaterem tych zawodów czy zawodem jest występ Kozinio mi osobiście się nie wydaje bo e, też był bardzo ważnym elementem tej e, bramki tutaj po prostu istotne jest to żebyśmy my w tym starciu e, wygrali zobaczymy czy to się uda Kozinio e, do Viniciusa Vinicius nie odegrał do Kozinio e, ten szuka mu gry e, żeby tu pomóc w rozluźnieniu tej sytuacji Kozinio uderza Kozinio Świetne to wejście między obrońców. E, no ale jest oczywiście Mark Andreter Stegen. To trzeba było tu kończyć strzałem, bo już zamykała się przestrzeń, e, żeby można było coś zrobić. E, no i Cozinio teraz czeka, czeka, czeka. E, ustawia się, ściąga obrońców. Cozinio. Ale on nawet nie skacze do tych główek. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Nie jestem w stanie zmusić go do wyskoczenia w inny sposób niż z przewrotką. I, i to jakby nie zczytuje tego, że on ma wyjść w powietrze i powalczyć, a te główki już są na naprawdę niezłym poziomie. Ta skoczność też jest e, no, no, no powyżej przeciętnej na pewno, więc z tego nie kumam. E, no nic. Czekamy, obserwujemy, e, czy uda się jeszcze Kozinio coś tutaj podziałać. Gabriel przechodzi do West Hamu, zatem do Londynu wraca Brazylijczyk, bo zakładam, że chodzi o środkowego obrońcę, który kiedyś grał w Arsenalu, a teraz Kozinio. Kozinio e, czeka na ruch e, Asensio, nie dostał go, więc spróbuje samemu Kozinio uderzenia z pola karnego, ale piłka niestety e, mija bramkę, z siódemką na murawie pojawia się Usman Dembele tak jest, czyli przegrywa po raz kolejny przed derbami e, Europy e, rywalizację Dembele z e, jednym ze skrzydłowych, tu po lewej stronie Torres Ferran Torres szuka wejścia w pole karne, ale świetnie ustawiony e, trend Alexander Arnold, e, no i teraz Kozinio dostaje tę piłkę Widzi Milana Skriniara, ale też nikt go nie atakuje, więc Kozinio może to wykorzystać. Kozinio świetnie, mija Skriniara, Kozinio! Ale niestety, górą w tym starciu trend. E, Boże, Mark Andre Ter Stegen e, schodzi z murawy Pelegrini. W jego miejsce e, Bruno Fernandes, u nas ben, Benjamin Pawar. Prosi o piłę Kozinio. Kozinio! Próba przewrotki, ale niestety zablokowana. No i zresztą ten strzał raczej nie miałby szans pokonać tak dysponowanego Marka Andre Stegena, który dzisiaj w bramce wyczynia naprawdę cuda, powstrzymując Kozinio. Teraz De Ketelar. To podanie niedobre. Kozinio widzi. Viniciusa, no Pomysł podania niezły, no, ale był spalony. Winiu oczywiście dyskutuje z sędziami, ale to było, to było bardziej niż widoczne, że, że po prostu zna znajdował się tutaj na e, pozycji spalonej w momencie podania i, i źle zrobił to. Kozinio e, zdecydowanie za późno. E, zdecydował się na odegranie e, Barcelona w natarciu, ale to podanie złe. E, no i jest tu cały czas Kozinio czyhający na jakieś zagranie. E, jednak my decydujemy się grać to krótko teraz. Kozinio, piłka do. Dra do Viniciusa od razu Wini do Kozinio Kozinio na wyścigi do Viniciusa ale to nie wyszło za dobrze ale podchodzimy z tym presem zobaczymy czy nam się to uda Kozinio ale musiał wycofać i zrobił to bardzo dobrze piłkarz Barcelony ale dla nas istotne jest to że wygrywamy tym kupę czasu teraz dobre podanie do Mendesa ten stara się tutaj na boku coś działać. Kozinio widzimy że mocno zmęczony ale też staram się go już na tym etapie nawet trochę cofać do defensywy po to żeby być pewnym tego że wygramy z tą Barceloną, ale oni walczą i było blisko rzutu karnego, wydaje mi się, na szczęście nie padł na murawę Ketelar, Teraz Kozinio e, osaczony, to, to no, nie było jak się z tego wydostać. E, I zobaczmy, Ferran Torres. E, dośrodkowanie i świetnie Timo Kurtua. No on też jest w znakomitej dyspozycji. My patrzymy, kto schodzi niestety Kozinio kończy swój udział w tych zawodach bez gola w El Clasico. W jego miejsce Karim Benzema. Ile? 17 goli padło? Nie. Żadna bramka e, nie padła. Zatem wygrywamy e, w, Grand, e, w El Clasico. No i to to były super istotne zawody. Jest się z czego cieszyć, bo 8 punktów przewagi już nad, e, nad Dumą Katalonii. To jest przewaga naprawdę poważna. No i poważny mecz też czeka nas niebawem, bo gramy teraz z Betisem w Super Pucharze, ale gramy także potem w meczu z e, ligowym i potem gramy w meczu ligowym z Atletiko, więc tu naprawdę będzie się działo. Kozinio wchodzi przy dosyć ustalonym wyniku, ale fajnie by było w superpucharze e, dobrze się pokazać. Więc Karim Menzema zaczynał te zawody, a Kozinho teraz pokazuje, mam nadzieję, że pokaże się z jak najlepszej strony. Już teraz e, wprowadza e, Viniciusa. Ojoj, ojoj, aż mi tego Betisu żal. No bo to była akcja z Ligi Szóstek, a nie z. E, no Może nie, nie z takiego poziomu rozgrywkowego, no to, 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 to było jej kuch. Ojojojoj! Ojojojoj! Oj, 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 oj. To już było naprawdę bezczelne, co myśmy tutaj zrobili jako Real Madrid. I Betis, em, pozbawiony złudzeń, Blanco zdobywa tę bramkę, e, no ale my chcielibyśmy zobaczyć cieszącego się po golu Cusino, więc zobaczymy, czy nam się to uda. E, jest bardzo dobry e, bardzo dobry odbiór tego jak on się nazywa? Jezus, Maria e, Genduziego, zawsze mi to nazwisko gdzieś ucieka e, z końca języka e, potem próba zagrania do Kozinio była, ale no, niecelna i nie miał jak się z tym zabrać Brazylijczyk. Teraz e, oczywiście z łatwością, Tibo kurtuła łapie tę piłkę. Poproszę o zagranie, może zrobi to szybko, Tibo bo tu jest cała przestrzeń dla mnie e, świetnie, to Kozinio może nawet przyjąć. Bez faulu było według, rywal... według sędziego, ale potem Kozinio z mocnym wślizgiem, ale dobrym. Chelsea kupuje Laporte, który był naszym obrońcą, no ale my wzbogaciliśmy się od tego Bastoniego, więc tutaj naprawdę nie czuję, by była jakaś strata, stracić może bramkę zaraz Betis, bo Kozinio. Oj, 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 ale tam wysłał, słuchajcie, ale tam wysłał Kozinio e, tego, jednego z obrońców, balansem ciała. No i mamy 3 do zerka, czy już 4 do zerka nawet. Pięknie, pięknie to wygląda, Kozinio zdobywa swoją e, kolejną bramkę i też odblokowuje się, no bo dawno tych trafień nie było. Asensio pojawi się na boisku, e, 4 do zera prowadzimy. E, no i jest się tutaj naprawdę z, ciego, z czego cieszyć, e, no bo łatwo, szybko i przyjemnie e, radzimy sobie w tym spotkaniu. No i dobra, zobaczymy. Słuchajcie, jak to tutaj wyjdzie. kozinio złe to pozycjonowanie. Ale teraz jest okazja. Dawaj, Genduzi! Gdybyś dał to górą za plecy. No, okej, no nie wyszło, ale słuchajcie, w tym meczu walczymy o coś więcej. E, oczywiście Super Puchar, fajnie by było tu wygrać, tak dalej, ale ja widzę cenę 8.3, czyli jest szansa e, na występ e, godny upgrade'u dla Kozinio, więc może nam się to uda, dlatego tutaj postaramy się to zrobić. Kozinio teraz dostaje tę piłkę, e, jeszcze z Trentem, gra sobie na boku, tręcik do Kozinio, e, to nie jest strata, na szczęście. E, Vinicius, możesz to jeszcze wycofać? złota prośba o podanie no muszę uważać na ryzyko bo tak muszę zrobić coś punktowanego w sensie bramka albo asysta bez tego e, nie wzrośnie nam ta ocena ale e, każda nieudana próba e, bramki albo asysty no skończy nam się tutaj e, Obniżeniem oceny, więc gramy o dużo, gramy o dużo. To jest naprawdę wysoka stawka w kontekście tej kariery. Kozinio wyjdzie sobie tutaj, no bo to jest też okazja do kontry. Gdyby ten Blanko pi piłkę przejął i zagrał nam tutaj w korytarz, to by było naprawdę pięknie. Teraz skozłowało to między naszymi zawodnikami i najlepiej odnalazł się w tym napastnik Rywala, yy, znaczy... Napastnik, nie wiem w sumie jaka to jest pozycja Bo nie wiem co to jest za strzelec Na pewno gościu chyba nie wie, że Jeden gol nie zmieni stanu tej rywalizacji Ale, ale fajnie, że się chłopak cieszy Miło, że gol na wagę e, 3 bramkowej straty do Realu Madryt Jest dla niego aż tak istotny No jakby fajnie, dobra e, Czekamy słuchajcie na to co się tutaj wydarzy e, Obserwujemy Czy będziemy w stanie tę piłkę jeszcze jakoś tutaj przejąć e, To jest zagranie niestety dobre Utrzymał e, piłkę w boisku rywal no, i czekamy, patrzymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Super, jest Asensio, dobre zagranie i ojoj, nie zostawia się takiego korytarza, kiedy Kozin jest na boisku, ale nie udało mi się tej piłki dobrze wprowadzić do boku, więc Kozinio musi teraz e, oszukać obrońcę. I liczyłem, że pójdzie na taki sam. na taką samą opcję jak w akcji poprzedniej. No to źle zrobiłem. Trochę zabrakło mi pomysłu. Dobre ścięcia, ale potem bardziej trzeba było być zdecydowanym, więc tu oddala się wizja tego 8,5. No trzeba by było naprawdę coś jeszcze tu zrobić. Kozinio w odbiorze stara się popracować, ale nie jest w stanie. Więc wydaje się, że tutaj niestety. To 8,5 to przegramy. Chaves teraz po prawej stronie. Chaves e, próba e, dośrodkowania. Będzie, nie będzie. I jeżeli stracimy go to ta ocena też spada. Pamiętajmy o tym. E, teraz na przedpolu e, dobrze. Pawar, ale nie był w stanie tej piłki wygrać. E, zobaczmy, czy będzie teraz skuteczniejszy. Tak jest. Będziemy. Pawar przejmuje futbolówkę. E, I Kozinio już się rozpędza po boku. Nie wiem co to było, ale nie było to dobre. Eee, i teraz, możesz, 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 nie ma spalonego. Kozinio wiedź z tym. Super Kozinio, Kozinio i teraz po długim prawą nogą! Dobrze bramkarz. Dobrze bramkarz, poszedł w ciemno. Eee, wiedział, że Kozinio poszuka tutaj tego wykończenia i zrobił to naprawdę fajnie golkiper, ale teraz z spalonego Kozinio czeka, żeby ktoś tam się pokazał. No i był to tylko trend, a z takimi podaniami, no wciśnięcie w tę mysią dziurę, to nie jest fajna sprawa, jeśli chodzi o Kozinio. no i zobaczmy, dobre przejęcie piłki, Kozinio teraz, do Genduziego, Genduzi do środka, zderzył się Vinicius z Kozinio, ale na szczęście piłki nie tracimy, próba zagrania teraz Viniego do nas, ale to nie wyszło, Kozinio jeszcze wraca, ale nic się tutaj nie zadzieje już pozytywnego raczej w tym meczu, bo widzimy, że nieubłaganie zbliża się 90. minuta, a jeszcze Chavez. Eee, czy będziemy tutaj świadkami jeszcze jakiegoś trafienia? Nie, bardzo dobrze. Eee, na uwolnienie teraz trend. Eee, jeszcze gdyby zagrał to eee, Vinicius, to byłaby opcja i zagrał to. Teraz kozinio eee, zabiera bramkarza. O Jezus, ale nie tak! kozinio kozinio Cosigno, Jaki to był blamarz na koniec! Ojoj, nie, 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 po czymś takim to kończymy odcinek, tutaj powinien być kolejny gol, ale dobra, ważne jest, słuchajcie, to, że wygrywamy, e, jest to powód do radości, e, to nie był wygrany super puchar, prawda, to było wygrane po prostu pojedyncze spotkanie w tym dziwnym... E... Czymś, bo, bo tak trzeba nazwać te rozgrywki, jeśli chodzi o Hiszpanię. Zobaczmy, czy dołożą nam jeszcze jeden mecz gdzieś tutaj. No właśnie, gramy z Sevilla, e, potem parę spotkań jeszcze ciekawych nas czeka, więc dzisiejszy odcinek kończymy. Bardzo mi miło, że ze mną byliście. No i widzimy się w kolejnym. Nara! Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. Bardzo mi miło, że się tutaj widzimy słuchajcie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych przygód z Kozinio. I powiem szczerze, możecie dać znać w komentarzach, jaki byłby taki transfer wymarzony do waszego klubu. Mówię to na tej podstawie, że Nicole Barella w Arsenalu to byłoby piękne. Co prawda, mimo że jestem fanem Nicolò Barelli, e, widząc ten transfer, trochę ja byłbym jedną rzeczą zaniepokojony, że moim zdaniem e, no jednak ci e, jednak ci e, włosy piłkarze bardzo często nie odnajdują się e, potem na w innych ligach i to jest bardzo popularny przypadek, mam wrażenie, ale słuchajcie, to nas nie interesuje. Nas interesuje w tym momencie to, żeby Kozinio wypadł jak najlepiej w meczu z Sevillą. Zobaczymy to spotkanie, słuchajcie, jak to wszystko będzie układało się w super pucharze. W ostatnim meczu oczywiście z innym zespołem Sevilli wygraliśmy bardzo wysoko, no to czas teraz pokazać się z jak najlepszej strony. No teraz przychodzi też taki czas troszeczkę dla naszej drużyny, w którym będziemy w takim dosyć dziwnym Położeniu, tu widzę, że Roberto Carlos e, przez fanów w. E, no właśnie nie wiem, gdzie to jest. W katarze rozgrywane, czy nie, bo, bo gramy na Metropolitano, ale granie bierze pod uwagę tego, że my nie gramy w Hiszpanii, no bo ten super Buchar nie jest grany w Hiszpanii zwykle, tylko w jakichś e, innych rejonach. No nie więc też e, nie powinniśmy być w Hiszpanii, powinniśmy być gdzieś, gdzie jest ciepło, mam wrażenie. E, ale dobra, to jest nieistotne, słuchajcie. Fajne by było podniesienie tutaj jakiegoś trofeum i tyle. I Kozinio ma nadzieję się do tego tutaj e, przyczynić. Już dostaje pił od gędu z jego Kozinio. Chciał tutaj odrobinę e, żogi, bonito wprowadzić, ale niestety e, piłka zatrzymała się na rywalu. E, no, e, ale wracając słuchajcie do tego, co pierwotnie było moją myślą, e, to Wkraczamy w taki głupi trochę czas, bo będziemy przed Ligą Mistrzów, więc będzie e, pusto, jeśli chodzi o rozgrywki w, w, w Europie i będzie dużo takiej ligowej bieżączki, więc fajnie by było troszeczkę sobie to przyspieszyć. A teraz zamieszanie e, i na szczęście Thibaut Courtois e, wyłapuje tę piłkę. No, było naprawdę groźnie, e, trzeba przyznać. Teraz bardzo złe ustawienie Kozinio, bo zabrałem go do, do boku i przez to Vinicius musiał być tym, który miał wygrać główkę, e, więc to nie miało szans, ale widzimy, słuchajcie, przede wszystkim Bastoniego, który e, naprawdę robi różnicę w tej defensywie, a ja nie zdążyłem odbić trochę w prawo. E, no i ta piłka, dobrze zasekurowana przez Kyla Walkersa, Rapitersa, e, wychodzi na aut, więc jak na razie ciężko się tu pozbierać, ale Kozinio, teraz świetny przechwyt. Szkoda, że nie zaliczony jako przechwyt Brazylijczykowi, e, bo to też bardzo zawsze e, pomaga w punktowaniu, ale e, już e, Asensio, Asensio, e, będzie podanie do Kozinio, nie, robi to dopiero Toni Kroos, Kozinio nie zdążył uderzyć, dopiero potem uderzenie zblokowane, ta piłka Odskoczyła Brazylijczykowi. Teraz jeszcze e, piękna manianka w polu karnym, tylko to trzeba wykończyć. Panowie, podania podaniami, ale tutaj trzeba naprawdę strzelać e, w tych sytuacjach. E, to nie wyszło. Kozinio wychodzi do piłki. Próbuje na krótko. E... No, ale to nie wyszło. Kontuzję ma Asensio. Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. A teraz Cosinho. Super, dostał piłę. Uderzenie zablokowane, jednak trzeba próbować. Bo, bo tutaj e, ta Sevilla też dosyć ciasno stoi. E, więc zagranie w pole karne wydaje się być niemożliwym scenariuszem. E, dlatego trzeba trochę tę, e, ten kompakt rozpakować. Tak jak na przykład mieliśmy do czynienia z tym w pierwszym meczu Realu Madryt z Manchesterem City. Oczywiście wiemy, że drugi wyglądał zupełnie inaczej. Ale w tym pierwszym spotkaniu, no, to były braki. Właśnie z dystansu, które musiały przełamywać tę obronę, prawda? I, i, I tutaj trzeba podobnych triczków stosować. To było dziwne, bo mi jakoś gra przesunęła naszego zawodnika. Okej. Okay. E, nieważne, ważne jest teraz to, żeby Nacho e, tutaj dobrze się ustawił i robi. To słuchajcie, mogą być szybsi od e, Hiszpana, ale nie będzie takich, którzy pokonają go boiskowym sprytem, bo pod tym względem jest niesamowity Kozinio tutaj zagadał się z bramkarzem rywali, a trzeba wracać. Ale może to sprawi, że obrońcy troszeczkę zaśpią i Kozinio oj oj oj, niestety Jonathan tak tutaj swoją fizycznością miał dużą przewagę. E, ale było blisko tego, żeby naprawdę takim e, troszeczkę wiecie, e, sprytem zagrozić. Troszeczkę uśpić rywali, yy, i, potem, yy, i potem zaatakować. Teraz Kozinio wjeżdża. Vinicius jednak nie zagrywa do niego. O leż to pograli spalony. Myślałem, że zdąży się Kozinio jeszcze w tej linii utrzymać. Nie spodziewałem się też tego zagrania. Bardziej już ja nie ukrywam szedłem podobitkę. Pod no, niewiele brakowało, niewiele brakowało tutaj. Szkoda. E, ale, no, spalony był. Nie ma co się kłócić. No, i zobaczymy, co się tutaj dalej wydarzy. E, wygrana ta główka przez nas, ale zbierają drugą piłkę. Rywale Konrad Laimer, e, znakomity przegląd pola Bergwijn na lewej stronie. Bardzo ciekawe nazwiska znajdują się w tej CV, e, i trzeba powiedzieć, że to jest poważna drużyna, e, która sprawiła też zagrożenie w ostatniej sekundzie tej pierwszej połowy. Na szczęście, Thibaut Kurtua, e, to jest szef. Aczkolwiek szefem na razie nie jest nasza ofensywa, bo, no, no, bo nie mamy goli. Zobaczymy więc, co przyniesie nam druga odsłona ee, tego spotkania i mam nadzieję, że jednak tutaj nasza ofensywa będzie w stanie się przyłamać, bo były drobne zalążki, żeby coś podziałać, ale... No, widzimy, bez konkretów. Zresztą tak samo jak Sevilla, która miała gdzieś tam swoje okazje. No, no, no szczególnie jedno to bardzo duże zamieszanie z początku spotkania. Ale też, no, nieprzekonująca była w tych pierwszych 45 minutach. Więc, no, zobaczymy, jak to w Madrycie na stadionie Atletico będzie wyglądało. Świetnie odzyskał tę piłkę Mateo Genduzi. Cozinho wprowadza Nacho Fernandeza i rozpędza się. Rozpędza się Brazylijczyk. Trzeba tutaj wejść teraz w buty skrzydłowego. Cozinio widziałem Viniciusa i chciałem mu zagrać. Ja celowałem tym zagraniem do tego zawodnika, ale gra stwierdziła inaczej. Cozinio przeniesiony teraz na prawe skrzydło. No to ciekawy jestem, kto ma niby grać dziewiątkę. Jakieś tutaj dziwne pomysły Carlo Ancelotti'ego. No ale zobaczymy. No będziemy się trzymali tej dziewiątki raczej. No tutaj nie będę zmieniał tego. A, naczo Fernandez jest naszą dziewiątką. Okej, to ma sens. To przecież nie jest wcale głupie, żeby na lewej obronie grał Marco Asensio, a Nacho na napadzie. No przecież co może pójść nie tak? Cozinio teraz rozszerza tę akcję do sensiu właśnie, e, jest szansa zagrania do Cozinio. Cozinio, e, no, chciałem powiedzieć, że wygrał tę piłkę z Stachem, ale jeszcze jakim cudem był w stanie Niemiec e, coś tam zawadzić, coś tam poskrobać, coś tam wygrzebać. E, no i niestety bardzo dobra interwencja po raz kolejny byłego zawodnika Bayeru Leverkusen. Groźba zdjęcia z boiska teraz. E, no więc fajnie by było coś tutaj zaraz strzelić, żeby tej groźby się ustrzec, no i strzela. Ale strzela Sevilla. Jeden do zera dla y, zespołu z y, Ramosa Pisłan No i to jest, kurczę, zła informacja. Koziniu jak na razie nie jest zdjęty. Schodzi z boiska... E, ten, jak on się nazywa? Schodzi z boiska Nacho. W jego miejsce... Ktoś, kto sylwetkę ma podobną do daniego Seba Josa, ale to jest Brahim Diaz po prostu. Zapomniałem, że gra, bo on bardzo dawno nie był na murawie z nami, mam wrażenie. E, wypadł trochę z tej rotacji. No nic, zobaczymy. Teraz bastoni, 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 dogoni. Bastoni jest bezbłędny, bastoni jest. No dobra, teraz trochę błąd popełnił, ale ogólnie jest niesamowitym piłkarzem. Ja muszę powiedzieć, że jestem ogromnym fanem tego piłkarza, bo, tego zawodnika, bo no to jest naprawdę taki e, środkowo-brońca nowej generacji. E, lewonożny z doskonałym wprowadzeniem, ale też z doskonałym prowadzeniem piłki. E, to jak jest w stanie podłączyć się do akcji ofensywnych, to jest coś naprawdę fantastycznego i przy okazji jest naprawdę mobilnym graczem. No, no jestem fanem, to jest taka po prostu e, nowoczesna elegancja w tym wszystkim. A teraz Kozinio nie zareagował mi na odegranie piły, ale nic z tego. Złego może nie wyjść, bo teraz Kozinio wpada polekarne. Kozinio! Już oszukał bramkarza rywali, ależ to było bezczelne w stylu największych napastników w historii sportu. No jakie to było złośliwe wykończenie. Bramkarz nie miał tutaj w ogóle pomysłu, jak na to zareagować. Kozinio, chłopie, coś ty dobrego zrobił. No co to było? Zatrafienie, ale zobaczcie Golkiper był dobrze ustawiony ale, ale to go całkowicie Zmyliło Wielki Cozinho, grande Cozinho I trzeba powiedzieć, że Mateo Genduzi ma krzepę Bo przypominam, że nasz brazylijczyk tyje o kilogram e, Wraz z rozwojem fizyczności e, Więc tutaj naprawdę e, Widać, że siłownia jest grana Choć nie widać po e, muskulaturze e, Mateo Genduziego Ale pięknie, naprawdę pięknie A teraz e, Okampos Nic nie robi sobie z asysty Bastoniego Ale Włoch nie odpuszcza, nieustępliwy I wywalczył, e, a w zasadzie no, Wygrał sytuację na skrzydle, no ale oni wywalczyli rzut rożny Więc ciężko mi powiedzieć kto tak naprawdę jest bardziej na plus w tej sytuacji? Cozinio. Cozinio teraz. Oj, ta interwencja w obronie nie najlepsza, na no ale czego się spodziewać po napastniku, prawda? E, I zobaczmy, bo tu może się otworzyć dla nas teraz korytarz do kontry. Cozinio, kontra. E, nie wiem, kto to jest i, i się nie dowiem, bo kończy się pierwsza połowa tego spotkania. E, czas regulaminowy tego spotkania i zobaczymy. Bardzo chciałbym, jeżeli będą rzuty karne, doczekać do konkursu jedenastek. Liczę na to, że Carleto e, nas tutaj e, na boisku. Yy, będzie miał, widzimy, że pojawia się bężame Pawar. No zobaczymy, czy te zmiany przyniosą odpowiednie rezultaty. No ja nie będę ukrywał, że chciałbym, żeby kozinio jednak zamknął to spotkanie w tej dogrywce po prostu. I zobaczymy, czy nam się to uda. Tymczasem teraz widzimy Suso na prawej stronie. Podłączają się już koledzy, aczkolwiek część z nich odpuściła i został tylko ten z numerem 38. Suso cały czas gna prawym skrzydłem. Ja muszę uspokoić trochę Cozinio, bo zacząłem nim za dużo latać. I widzę, że jeżeli my tu mamy rzeczywiście dotrwać, to może być problem z fitnessem brazylijskiego napastnika który czasem ledwo wytrzymuje 90 minut, co dopiero e, 120. E, Mateo Genduzi. teraz Kozinio, chyba spaliłem, chyba spaliłem tę akcję. Pomysł był niezły, e, nawet gra stwierdziła pechowo, nie poddawaj się, bo tutaj naprawdę była możliwość fajnego urwania się e, tej wysoko postawionej linii defensywnej, ale no nie do końca niestety nam się to e, udało. 105. minuta, niebawem wybije, e, mamy zmianę, nie... Nie? Myślałem, że będzie zmiana. Jakieś miałem wrażenie, że, 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 że będzie. No ale nie, i teraz Kozinio powalczył z tym tachem ostro w środku, ale znowu Niemiec wygrywa. Naprawdę ta fizyczność stopera Sewi jest bardzo ciężka dla Kozinio, żeby ją, żeby ją żeby po prostu z nią wygrać. To ciekawa zmiana, bo Ruben Dias pojawia się na boisku. Po pierwsze, wchodzi do środka pomocy, to jest jedna z dziwnych informacji, ale druga jest taka, że Ruben Dias gra dla naszego Realu Madryt. No nie przypominam sobie, żebyśmy w defensywie mieli tego zawodnika, więc tutaj naprawdę nieźle rotuje obrońcami Real. No ciekawa sprawa. Zresztą zobaczymy sobie jak to wygląda po zamknięciu okna transferowego, jakie tutaj zmiany się podziały, bo no, ta kadra naprawdę ciekawa. No, aczkolwiek nie wiem, jakim ustawieniem gramy, bo ja jestem na boisku. Karim Benzema zmienił Viniciusa Juniora. Yy, dalej yy, jest tu Trent Alexander-Arnold, no, który gra w środku pomocy, ale te jest w miarę zrozumiałe, no, ale niezrozumiałe jest granie Rubena Diasza, no nie wiem, czy na szóstce, czy, czy na jakiej to jest pozycji, ale naprawdę wygląda to dziwnie. A teraz e, patrzymy na to, co się tu wydarzy. Cała prawa strona odsłonięta przez Fikaio Tomoriego, który źle pobronił. No i gdyby nie Tibo Kurtua, to mielibyśmy już tutaj dwa do jednego. Belk tak jak w rzeczywistości w meczu także z Manchesterem City, e, no jest ostatnią ostoją i e, i to jest naprawdę zawodnik do którego nie można mieć pretensji. Teraz dobrze ustawiony Kozinio. E, Okej, okay, utrzymałem piłkę w boisku, bo już myślałem, że gra stwierdziła, że przecież po co ma zareagować przed linią, mimo że kliknąłem dużo wcześniej. Więc udało się to Brazylijczykowi. Teraz zobaczmy, co się wydarzy. Fajnie. Dobrze się zapowiada ta akcja. Karim Menze ma. Do Kozinio. Kozinio spróbujemy uruchomić tego skrzydłowego. Kozinio. Zagrywa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest Brahim Diaz! Zdjęta piłka sprzed nogi Karima Benzemy, ale trzeba powiedzieć, że to zagranie COZIO to było naprawdę coś wielkiego. I czy tym? Mamy już rzuty karne? Tak jest. Konkurs. Jedenastek i Kozinio e, z pierwszym rzutem karnym podchodzi. To będzie mocne uderzenie w prawy górny ruch. Cozinio nie myli się w tej sytuacji, ale teraz już nie ma nic do powiedzenia. Nie możemy nic zrobić. La cassette, tak samo jak Kozinio wykorzystuje e, swoją sytuację. Ben Jeder, mocne uderzenie w lewą siatkę. E, Bramka rywali bez szans. Suso, to będzie uderzenie w środek. Zostań! Dobra, nawet jakby został, to nic by to nie zmieniło. Eee, patrzymy teraz na Karima. Karim, do doświadczenia on się nie pomyli, oczywiście, że tak. Benze ma w wieku 90 lat. Świetnie wykonuje rzuty karne. Benasser. Niemocno, ale został Thibaut Kurtuaz. Zmylił go. Algerczyk, Brahim Diaz, Brahim Diaz, no to było ryzykowne e, i bramkarz ma wyrzuty sumienia po tym strzale, bo wie, że powinien lepiej się zachować. Edwards, e, świetne wykończenie tej sytuacji, e, wściekły na siebie Thibaut Courtois, zobaczmy teraz trend Alexander Arnold, jak to skończy? Oj, 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 bezczelna wcinka angielskiego zawodnika i teraz zobaczmy, Sevilla jeżeli nie wykorzysta tego rzutu karnego, jeśli Thibaut Courtois, e, wybroni tę jedenastkę, zostanie ostatecznym bohaterem tego spotkania, uderzenie i piekielnie mocny strzał Tibo Kurtua bez szans. Eee, Czuła menu. Przegrywa pojedynek z bramkarzem i teraz wszystko w rękach, nogach, eee, korpusie eee, Tibo Kurtua. Kibice czekają. Eee, Konrad Laimer. Kontra Tibo Kurtua. Laimer czy Kurtua? Laimer eee, i Sevilla po konkursie rzutów karnych pokonuje Real Madryt. Kozinio swojego karnego wykorzystał, Kozinio swoją bramkę dał, więc nie powiem, że, że był to jakiś wybitny występ, ale na pewno nie może mieć zbyt wiele do zarzucenia sobie Brazylijczyk, też to rozrzucenie pod koniec, które mogło być asystą drugiego stopnia. Gdyby tylko piłka od i braki Diaza e, dotarła pod nogi Benzemy, e, no, 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 no szkoda, wielka szkoda. E, teraz też zobaczyłem, że to był w ogóle mecz finałowy, ja myślałem, że jeszcze jedno starcie przed nami, więc nie zobaczyliśmy animacji e, Sevilla wnoszącej Puchar. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, słuchajcie. No, i mam nadzieję, że to jedyne trofeum e, przegrane przez Real Madrid. Tu mówmy się, to też. To, to, to jest trofeum. Jakby. Nie mówmy, że nie, ale. E, no to jest. E, to jest, kurczę, jednak. E, to, jest, to jest jednak tylko super Puchar, tak? Jakby no. Gdyby to był Puchar e, czy coś w tym stylu, to. No wiem jak jest, prawda? Wiemy jak jest. Teraz czas na starcie z Seltą Vigo, A potem czeka nas dużo poważniejszy mecz. Z Vigo prowadzimy jeden do Myślę, że Kozinio sobie tutaj poradzi. Mógłby coś dać sam z siebie. I daje brameczkę Piękna sprawa, więc liczę, że tutaj zobaczymy plusik pod tym wejściu z ławki. Tak też się dzieje, więc jest to scenariusz wręcz idealny. I patrzymy sobie na to, co dzieje się teraz, bo gramy w derbach. Madrytu. Jest to spotkanie wyjazdowe, zatem naprawdę będzie się działo. Kozinio nie ma treningu, więc będzie musiał do tego meczu wejść sławki. No i zobaczmy na jaki rezultat. Przyjdzie wstąpić Kozinio 0-0. do 0. Mecz na wyjeździe, niełatwy teren dla Realu Madryt. No i myślę, że, że nie jest to przyjemne spotkanie. Tym bardziej, że na tym samym stadionie jeszcze niedawno, no, no bo to ile dni temu, Real Madryt. Przegrał e, ten super puchar, więc myślę, że tutaj e, no, kibice e, Atletico nie pozwolą zapomnieć e, Lo, e, Los Blancos o tym, co się wydarzyło. Popychany tam Kozinio, już widzimy. Z Atletico Madryt nie ma łatwej gry, ale Kozinio się pozbierał. Już szuka swojego miejsca w polu karnym, e, gdzie wpada Vinicius Junior. Vinicius był naprawdę blisko. Teraz uderzenie, wyjęta piłka przez Jana Oblaka. To powinien być gol, e, ale po wejściu Kozinio e, widzimy, pierwsza akcja, już coś się zadziało. E, podchodzimy z pressingiem. Ale bardzo dobrze zrobił mnie tutaj w bambuko Mancini. E, ale teraz Kozinio, oj, 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 Świetnie, jednak Włoch, który najpierw źle zagrał. E, ale potem już, e, potem już w defensywie pokazał się z jak najlepszej strony. E, zobaczmy. Jest Gavi. E, Gavi. Rozrzucona ta piłka do Lino. E, ten do Żao Felixa, Żao Feliks. Co zrobi w tej sytuacji? Oddaje piłkę do skrzydłowego z numerem 40. Ale potem strata. E, no i ruszamy z kontrol. Jest e, Vinicius. Cozinio. Tam ucieka, zobaczymy, czy dostanie piłkę od Nacho. W, e, e, od Nacho. Nie, naczo jednak inaczej to zdecydował się zagrać e, i traci piłę Vinicius. No to nie wyglądało dobrze, ale podchodzimy całkiem wysokim presem. E, jest to dobra okazja do tego, e, żeby tutaj zaniepokoić rywali. Cozinho teraz, Cozinho wyblokowany w ostatniej sekundzie, w ostatnim momencie możliwym do e, zabrania mu okazji do strzału przez Manciniego. I teraz e, Cozinho, żeby nie spalić. E, jest tu e, napastnik reprezentacji Brazylii, ale władował się znowu na Manciniego, który. Jest koszmarem e, Brazylijczyka. Teraz Kozinio e, przyjmuje piłkę, ale od razu wyskoczył jeden z obrońców. Ciężko jest się przedrzeć przez tę obronę e, Atletico. No ale nie ma co się dziwić, tutaj cały czas jest Czolo Simeone, tutaj cały czas e, jest ten argentyński e, sznyt, ale teraz! Vinicius poszukał okazji, ale niestety dobrze zrobili to rywale. Teraz Cozinio, i widzicie to. On znowu nie skacze. On znowu robi animacje główki, ale, ale z ziemi, bez oderwania stóp. Nie rozumiem, e, czemu tak to wygląda. Gawi e, do bogu Tam Tete, ale na szczęście traci tę piłkę. Kozinio. Teraz będzie okazja. Nie ma przy nim obrońców. Kozinio strzał! I znowu Janoblak. Zobaczymy, Kozinio prosił o zagranie. E, czy wyskoczy do tej piłki Kozinio? Cozinio wreszcie udało mi się ładnie e, wygrać ten pojedynek, e, ale nie jest w stanie Real Madrid pokonać e, Jana Oblaka. Kozinio walczy w powietrzu e, staranował dwóch rywali, ale nic z tego nie wyszło. Teraz e, Mateo Genduzi do Kozinio. Kozinio utrzymuje się przy tej piłce. Strzał! Zablokowane uderzenie, kolejny rzut rożny. Widać, że nawet lekko irytuje się całą sytuacją e, trener Carlo Ancelotti, ponieważ on wie, że... Jest Jesteśmy naprawdę blisko, że to jest takie momentum, e, które trzeba wykorzystać Kozinio po raz kolejny wystrzelił w górę, ale nie był w stanie e, wykorzystać tej sytuacji. Zejdźmy tutaj nisko do tego Manciniego, żeby ewentualnie go zaniepokoić, e, ale Jan Oblak decyduje się na rozwiązanie e, długą piłką, którą na szczęście chciałem powiedzieć, że wygrywamy, ale cross e, źle głową. E, cameo Kamejo e, do boku. Tam już Grimaldo z lewej strony, ładnie zagrana ta piłka. E, Tibo Kurtua został w bramce e, i dobrze, bo Obrońcy poradzili sobie z tym zagrożeniem, ale potem czuła meni. Przegrywa z Gavi i to jest João Felix i to jest dzień bramkarzy. Thibaut Courtois co broni, to naprawdę nie mam pytań, bo to powinien być gol e, dla rywali. João Felix jednak nie był w stanie pokonać Belga. E, czy ta piłka wyskoczy do Kozinio? E, Niestety nie, e, więc cały czas tu trzeba będzie uważać Mancini. Gdyby on to stracił, to dla nas jest to doskonała okazja do kontry, ale teraz trzeba uważać. Świetnie Thibaut Courtois e, jeszcze wybija tę piłkę e, o boże, Bastoni jest, jest, jest kozinio do krosa. teraz. Musimy zagrać do tyłu. Nie ma co pchać tego na siłę. Niech pomogą nam trochę koledzy z zespołu, jeśli chodzi o Ach. Myślałem, że zejdzie do środka e, obrońca. E, chciałem będzie, że, że, że musimy mieć trochę więcej zawodników w ofensywie zaangażowanych, ale teraz e, odsłania się cała ta lewa strona Molina. E, Molina, boczno obrońca podłącza się do tej akcji zagrywa, ale świetnie wyblokowany Felix e, I to jest. E, i to jest spalon. Po prostu. Argentyńczyk e, Molina e, był na offside. Zobaczmy. Bastoni gra długą piłkę. Kozinio będzie musiał ją wygrać. No ale tu nie było nawet komu grać. Poza tym, e, kiedy ja nie widzę do końca, gdzie jest ustawiony Kozinio, to ja nie mam jak grać. I teraz mnóstwo szczęścia, bo poprzeczka ratuje nas przed utratą gola. z zgra do Viniciusa. Nie zgra, bo Kondogbia naprawdę zaprezentował tutaj pokaz atletyzmu. Jest Cozinio, jest Asensio. Fajne to podanie omijające obrońców. Vinicius Junior za wolno. Za wolno ostatnimi czasy gra Brazylijczyk. Teraz prosiłem o podanie, ale on gdzieś tam zakałapućkał się w tym swoim dryblingu. I zobaczmy, cała lewa strona odsłonięta na to już czeka Molina, ale nie wykorzystuje jednak tego korytarza, Gavi, Gavi świetne to zagranie Gaviego ale na szczęście na spalonym, chyba Felix, e, no i mamy zmianę wchodzi ben jeder, więc powinniśmy mieć tutaj jakąś pomoc w ofensywie, e, za Marco Asensio e, wchodzi Francuz, e, ten Vinicius nie był w stanie tej piłki wykorzystać e, Boże, wygrać i zobaczmy atakuje tutaj Cozinho, to powinien być przechwyt tam Mancini naprawdę zrobił duży błąd. Zobaczmy: Toma Lemar, e, Toni Cross, Kondogbia. Świetnie teraz na przedpolu, ale, ale nie jesteśmy w stanie. Po tym, jak odbieramy tę piłkę, zagrać jej celnie do przodu. E, I teraz: Toma Lemar, to wygląda bardzo groźnie. Toma Lemar, Toma Lemar dziękujmy stwórcy za Tibo kurtue, Bo naprawdę tutaj było bardzo groźnie. Kozinio e, nie bawi się w konwenance, wychodzi tutaj z chęcią kontry i ta piłka spada do Brazylijczyka. Kozinio e, teraz, e, zobaczmy, Kaju Enrique. E... Syk, pisz ze mnie. Przecież to nie minęła minuta cała. Okej, okay. no ale, ale, a, ale koniec. Mało, mało klimatyczne zakończenie tego. Eee, starcia tytanów, bo trzeba powiedzieć, że to był naprawdę wielki mecz. Eee, głównie wielki mecz bramkarze, dlatego niezadowolony z siebie Kozinio, bo. No bo jak ma być zadowolony po takim starciu, kiedy nie udało się strzelić gola. Eee, wielka szkoda, słaby wys. Ja odbiję tę krytykę, bo nie uważam, żeby Kozinio zagrał tutaj słabo. Eee, zresztą, słuchajcie, to jest niesamowite, że nawet jeżeli ma parę spotkań posuchy nasz yy, Brazylijczyk, no to kiedy spojrzymy sobie na jego sytuację w zespole, yy, no to nadal te statystyki wyglądają naprawdę dobrze. To jest 14, 20, 14, 24 trafienia yy, w 30 starciach, yy, 7 goli w 6 meczach Ligi Mistrzów. Yy, spójrzmy sobie, jak to w ogóle prezentuje się, jeśli chodzi o statystyki yy, ligowe. Cozinho a, bo to mamy puchar Hiszpanii, przepraszam. Eee, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie Liga Mistrzów eee, i tam, jeśli chodzi o strzelców w oczywiście jest eee, topowym zawodnikiem. Ma więcej trafień nawet niż Ci. Albo tyle trafić, co ci, którzy grali w eliminacjach, które się liczą, co jest absurdalne. Tam z Lecha ktoś był. Szymczak, okej, okay, dobra. E, mnie interesuje jednak e, nasza e, La Liga Santander, no i tam Cosinho e, ma dwa gole przewagi nad Malenem. Ma trzy go e, dwa gole przewagi nad Torresem, więc e, na spokojnie, słuchajcie. Na spokojnie. E, teraz czeka nas spotkanie w Pucharze, gdzie mierzymy się z... Barceloną, czyli El Clasico jeszcze e, w Pucharze Hiszpanii. Ok. No dobra, zagramy to sobie i zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądało. Cozinho wchodzi w sytuacji, w której real- przegrywa 1-0. Wydaje mi się, że to może być dwumecz, ale nigdy nie wiem. E, jedno jest pewne. Pada śnieg na Estadio Santiago Bernabeu. Jest biało. E, tak samo jak na trybunach, ale mam nadzieję, że, że biała będzie Hiszpania e, po zwycięstwie Realu Madryt teraz. Kozinio musi uważać. E, nie było spalonego. E, ładne to rozwiązanie. E, dośrodkowanie od e, Boże, jak on się nazywa? Viniciusa Juniora oczywiście, ale nie udało się niestety e, tej Sytuacji wykorzystać, ale teraz Kozinio szuka wejścia w pole karne. Lewa noga to musi być strzał. No niestety, w boczną siatkę. Liczyłem, przyznam szczerze, że tutaj załapiemy się na rzut rożny, i pod to e, zagrałem. Kozinio na lewej obronie, e, więc absurdalne to jest, bo odsłaniamy sobie ten korytarz. No ale nie będzie grał jako lewy obrońca nasz zawodnik. Bardzo mi przykro, nawet jak to, jak to wpłynie na ocenę meczową. Mam to po prostu gdzieś. Mogą sobie grać e, w ten sposób. Możemy to przegrać przez to, ale jakby no są pewne zasady. No nie będę grał e, na lewej obronie. No, no nie oszukujmy się, no to jest absurdalne. E, teraz fatalne zagranie czułamy niego. Muszę powiedzieć, że ten zawodnik ostatnimi czasy wygląda naprawdę słabo, e, a był w dobrej formie, a teraz Kozinio. Zapominam czasami. Zapominam czasami, że te podania i, e, i gibkość tego zawodnika nie jest na topowym poziomie. E, i, I tu powinienem się lepiej zachować. To był tylko i wyłącznie mój błąd, e, i, i trzeba się do tego przyznać. Dobrze, teraz bastoni. Czy wygramy tę piłę? Wygrywają. Ktoś, nie wiem kto to jest z szesnastką, to jest jakieś nowe nazwisko, będziemy musieli zobaczyć. E, wygląda trochę jak Olisi, ktoś w tym stylu, ale, ale nie wiem kto to jest, no bo na pewno nie jest to Kamawinga, prawda? E, więc zobaczymy. Dembele wchodzi za Rafinie, czyli taka stała zmiana podczas klasyków. I teraz Kozinio świetnie sobie wypuszcza tę piłkę, goni go Luke Show, ale to już nie są te czasy Luke, ale to też nie jest to wypuszczenie. Klikam tu piłkę, leci tu, no Kozinio, wyś ogarni! Kozinio? Zaraz zacznę przeklinać chyba na tych odcinkach. Wbiegam w linię piłki, klikam Mixon, przebiega, nie trafia w piłkę. Świetnie, Tibo Kurtuano. Bez niego to tutaj naprawdę e, byłoby cienko. Kozinio teraz widzi wbiegającego swojego kolegę. To jest świetne zagranie, Kozinio. E, nie mam pojęcia, kto to jest, ale uderz! Nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia. Ale strzał niezły. Cozinho tutaj wychodzi na krócej troszeczkę, e, stara się przy tym stałym fragmencie coś zrobić, e, Dembele dobrze ustawiony i zastawia e, Cozinho, ten do tyłu teraz, na spokojnie, bo tam nie było co się pchać, e, Cozinho e, jest przy piłce, Brazylijczyk, ale e, nie zdążył się odwrócić, ale teraz błędy, 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 e, na błędach e, i czemu nie podchodzimy wyżej Realu, Ma Reale Realu Madrycie, powiedz mi proszę. Dobra, Kozinio podąży tutaj za dębele. E, widać, że zależy Kozinio na dobrym rezultacie w tym meczu. E, wpada w pole karne. Dembele. Wypychany przez Kozinio. E, I już wraca Brazylijczyk. E, na właściwą sobie pozycję. Poprosiłem o piłkę górą e, i Kozinio. Cusinho... To był dobry pomysł, bo prawie obsłużyłem benzemę na skrzydle tym zagraniem, no ale e, nie wyszło to do końca. E, no i zobaczmy, deketelar. E, Frankie de Jong musi wyjść, kurtu, i wygrywa ten pojedynek, no naprawdę e, świetny jest belgijski bramkarz. E, Cozinio teraz. E, do Karima benzemy, benzema e, do Cozinio blisko było zwiedzenia obrońcy. E, to byłaby naprawdę piękna animacja, gdyby się to udało, ale niestety e, nadziałem się tam na nogę stopera. E, no i teraz mukiel do deketelara mknie belgijski napastnik szuka opcji Fernandez Dembele gol. Lol, 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 lol. No i niestety Barcelona prowadzi już 2 do 0. To jest oczywiście do odrobienia, jeżeli to jest dwumecz, ale ja nie wiem czy to jest 2 to raz, a dwa. Przy takiej grze Realu Madryt jak w ostatnich spotkaniach naprawdę są powody do niepokoju. Teraz Kozinho ruszył w ogóle środkiem i stracił tę piłkę bez sensu. Ojo, jojo, jojo, oj, i Nico Gonzalez do y, De Jonga, De Jong do De Ketelara, i zobaczcie, jak to się czasami układa. To jest cały czas ten sam y, poziom trudności. Czasem są mecze, że wszystko żre, że wszystko idzie, a czasami jest tak jak teraz. Ale teraz Kozinio y, jeszcze napędza tutaj zawodnika z numerem 19. Kozinio y, szuka gry, y, dostanie okazję. No, ale te podania, te podania Brazylijczyka, no to czasami jest duży problem. Jeszcze tutaj działamy w odbiorze, jeszcze coś staramy się zrobić. Benzema e, trafił w tę piłkę, ale potem Boczny Obrońca w ogóle jakby nie zarejestrował tego, że futbolówka przelatuje tuż koło niego. Źle, 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 źle naprawdę to wygląda. No, i Real Madryt w ciągu paru dni ma za sobą naprawdę dużo nieprzyjemności. Teraz Kozinio dostaje tę piłkę, od razu doczułamy niego, i od razu Brazylijczyk już tutaj leci w pole karne. Mimo, że wszedł z ławki, to już mocno zużyłem Kozinio, no bo tutaj naprawdę duża intensywność w działaniach Brazylijczyka. Poprosiłem o zagranie Kozinio tam w ogóle była ręka, gdybyśmy mieli ręce włączone, włączone byłby rzut karny e, zobaczmy, co się teraz wydarzy Torres, e, Bastoni, jest Kozinio czeka na zagranie, ale nie dostanie tej piłki niestety, e, wróć na pozycję sam se wróci ja jestem na swojej pozycji środkowego napastnika, Carlo, jak jesteś taki mądry to ty wejdź na lewą obronę e, zobaczmy, co się tu wydarzy e, Fernandes e, do Torresa Torres e, szuka przestrzeni z boku, e, jest Dembele e, przegrywa jednak e, te, to posiadanie Barcelona Kozinio rozpędza się, zagrywa do tego z szesnastką Nie mam pojęcia kto to jest, ale Kozinio szuka wjazdów w pole karne Czy zagra mu? Nie zagra mu na ten Vinicius I Dembele, Dembele na prawym skrzydle Żeby zadać jeszcze ostateczny czos Realowi Albo żeby utrzymać się przy tej piłce Bardzo mądrze jeszcze mogli zagrać to do boku, ale grają środkiem I to jest nokaut Real Madrid na Estadio Santiago Bernabeu przegrywa z dumą Katalonii 3 do 0. Teraz sędzia od razu zagwiżdżę. Prawdopodobnie tak też się dzieje. No, bolało, trzeba przyznać. Bolało to starcie i odrobienie tego, jeżeli to jest dwumecz, wydaje się być niemal niemożliwe. To był fatalny mecz w wykonaniu całego zespołu Realu Madryt. No, przykre, przykre bardzo. No ale co, no nic z tym już nie zrobimy Możemy tylko poczekać na kolejny odcinek Na który ja już teraz was serdecznie zapraszam Mam nadzieję, że ten wam się podobał Słuchajcie, nie było sukcesów Ale były wielkie emocje Czegoś takiego naprawdę dawno nie przeżyliśmy Wielki mecz z Atletico Madrid Gdzie naprawdę było mega ciężko Starcie bardzo ciężkie Z zakończonymi rzutami karnymi No i El Clasico Czego chcieć więcej No może tylko wygrać te spotkania Ale te emocje były naprawdę piękne I mam nadzieję, że wam się podobało